Na razie referendum nie ogłoszono. Na razie powołał się taki komitet założycielski i jest to grupa, z tego co tam przeczytałem zresztą też w prasie, 20-osobowa. My na ostatnim konwencie, który był w poniedziałek, proszę pamiętać, że konwent to jest takie stowarzyszenie gmin tutaj. My pracujemy nad pewnymi wspólnymi dla nas projektami, bo na przykład transport publiczny za chwilę będzie problemem, dlatego że wycofują się pewne dopłaty pana marszałka, w związku z czym konwent musi się tym zająć. Ale to tak już na boku. Wracając do tematu pana, naszego kolegi wójta, no, Marka Dołkowskiego. Więc zebraliśmy fakty. Fakty są takie. Marek Dołkowski wygrał w pierwszej turze dużą przewagą. Drugi fakt, Marek Dołkowski realizuje, naszym zdaniem, bo przecież rozmawiamy, wymieniamy się poglądami, co kto tam robi, i na nasze skromne możliwości na ten moment, bo są skromne, bo nie ma naborów na istotne projekty, z których moglibyśmy pozyskać unijne pieniądze. Proszę pamiętać, że Unia do tej pory przekazała naszemu krajowi, mówi się oficjalnie, 1% tego, co możemy oczekiwać. Dzisiaj przeczytałem w prasie, że 2%. Okej, ale to jest strasznie mało. W związku z czym właśnie konsekwencją jest ten brak naborów, brak możliwości pozyskania dofinansowań. Ale znowu nie o tym. Nasz kolega wójt, myślę, głównie artykułuje, bo próbowaliśmy dociec, czy faktycznie społeczeństwo jest jakby odwróciło się, bo zrobił takie błędy. Naszym zdaniem, i takie było zdanie konwentu, jest to spór między wójtem a grupą osób, które miały inny interes niż pan wójt. Pan wójt wręcz twierdzi, że to był interes taki troszkę niezgodny z prawem, gdzie on musiał zareagować. To nie to, że on chciał komuś zrobić na złość, musiał zareagować. My jako koledzy z konwentu uznaliśmy te jego argumenty, i dlatego stwierdziliśmy w takim ogólnym oświadczeniu, nasz kolega Marian Sieracki stwierdził, że jest to sprawa pomiędzy stronami, którymi jest wójt i grupa osób, tak? Sprawa o charakterze, no takim, no nie chciałbym powiedzieć prywatnym, ale no mające takie znamiona. To jakieś biznesy, jak rozumiem w domyśle, i chodziło o jakąś inwestycję konkretnie? Tak, no pan Marek, no mówię, my nie znamy takich szczegółów dokładnie, on nam tłumaczył i mówił, że chodziło o konkretną inwestycję, o konkretne nieprawne postępowanie, sprzeczne z prawem postępowanie. Natomiast to są szczegóły, myślę, że on by się musiał na ten temat wypowiedzieć. Myśmy w każdym razie uznali, że on w tym przypadku miał rację, że nie było tu złośliwości, nie było tutaj działania ze strony wójta z kolei bezprawnego. I stąd też nasze jakby wsparcie dla niego, czyli uznanie, że pan Marek Dołkowski no nie zasłużył sobie na to, żeby go tutaj właśnie próbować czy chcieć odwołać. Mamy nadzieję, że on, pracując tyle lat społecznie i tyle lat będąc wójtem, no to poparcie w społeczeństwie swoim będzie miał i liczymy na to, że się obroni, że tak powiem. Duży żal pan Marek wyraził, to już nie jest stanowisko konwentu, natomiast wyraził pod adresem pana starosty Tamborskiego. Żal, on stwierdził tak bardzo ogólnikowo, że pan starosta miast wspierać jego w różnych działaniach, no to w tym przypadku jakby działał w interesie tej właśnie rzeczonej grupy osób. Ale jakby, panie wójcie, można było konkretnie powiedzieć, jakiego typu to inwestorzy by są się myśla konkretnie? No, znaczy ja mówię jeszcze raz, nie znam szczegółów, natomiast na tyle, na ile to przedstawiał i z tego, co zapamiętałem, to jest to pan, który prowadzi firmę budowlaną i buduje, i właśnie na tej kanwie budowania, tam chodziło o jakieś zezwolenie, którego on nie miał, a w związku z tym nie powinien był budować. Bo dzisiaj to jest tak, że jeżeli pan wybuduje coś bez zezwolenia, to niestety to trzeba zakończyć. A co on buduje konkretnie? No wiem, że mowa była o domach, natomiast proszę mi wybaczyć, ja naprawdę nie znam tak dokładnie szczegółów, nie? Buduje po prostu domy. Nie wiem, czy dla siebie, czy na sprzedaż, no to są rzeczy już mi tak trochę nieznane, nie? Natomiast no prawo budowlane to każdy z nas musi znać i wiemy, że bez pozwolenia na budowę nic nie wolno wybudować, a jeżeli się wybuduje, to niestety nadzór budowlany każe to po prostu zwyczajnie rozebrać, nie? Jako konwent będziecie brali państwo udział w tej kampanii przedreferendalnej?
To znaczy, wie pan, my jeżeli bierzemy udział, to w tym sensie, że my jakby stoimy za kolegą, uznając jego argumenty, bądź też mówimy, nic nie mówimy na przykład, no to znaczy, że nie stoimy za danym kolegą. Takie jest moje wyobrażenie konwentu. No my akurat w tym przypadku stoimy za kolegą, czyli będziemy świadczyć, jeżeli ktokolwiek nas zapyta, to my powiemy no po prostu dobre zdanie, no bo nasza współpraca w ramach konwentu jest dobra, po prostu dobra. Jak powinien wójt w sytuacjach spornych z inwestorem się zachować? No wójt zawsze musi stanąć mocno, to podkreślam, po stronie mieszkańców i ich pomagać, ich reprezentować. Natomiast to jest tylko tyle. Proszę pamiętać, że wójt, jak chodzi na przykład to, co jest zarzutem pana Semkowa pod adresem pana Marka Dołkowskiego, jak chodzi o S6 i ten węzeł, który tam u nich miał być i został zaniechany. W tym przypadku wójt nie miał nic do powiedzenia, dosłownie nic, albo inaczej, miał dokładnie tyle samo, co każdy z mieszkańców, bo zwracam uwagę, i to podkreślałem tu wiele razy, gmina nie jest stroną w tym postępowaniu i nie może występować, a jeżeli występuje, to jest to opinia, której Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad wcale nie musi wziąć pod uwagę. Może, ale nie musi. Jest to po prostu rola opiniodawcza, tak? I dlatego ten zarzut jest no, według mnie bezsensowny, bo to jasne, jestem pewien, że wójt artykułował to, jestem pewien, że mówił, natomiast ważne jest to, że to nie był udział w decyzji, to po prostu była tylko zwyczajna prośba, opinia. Dziękuję serdecznie. Myślę, że do sprawy wrócimy. Włodzimierz Popiołek o planowanym referendum w gminie Siemyś. Dziękuję. Ja również dziękuję wszystkim Państwu i panu redaktorowi.